Drodzy przyjaciele Osowa, spotykamy się w tym wyjątkowym miejscu, w wyjątkowym czasie stulecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Stoimy tu ramię w ramię na ziemi uświęconej krwią bohaterów, żołnierzy Armii Ochotniczej, oficerów, dowódców, sojuszników z innych państw. Stoimy dzisiaj pod krzyżem, pośród pól i drzew, tak jak nasi przodkowie i my stawaliśmy przez dziesięciolecia. Ale mieliśmy stać dzisiaj w innym wyjątkowym miejscu, w nowym Muzeum Bitwy Warszawskiej w Osowie, pomniku wdzięczności bohaterom. Miały być biało-czerwone flagi na masztach stulecia. Miała być defilada na osowskich polach, podziwiana z muzealnego wzgórza przez gości z zagranicy. Miało być nie tylko godnie, z szacunkiem, ale i z należytym rozmachem. A jest? To, co było zawsze. Cisza i skromność. Skromni bohaterowie w ciszy spoczywają w grobach. I ci, którzy życie oddali w 1919, 1920, 1921 roku w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. I ci, którzy dołączyli do nich później, z bronią w ręku walcząc o wolność Polski w kampanii wrześniowej, na polach bitewnych II wojny światowej, w gruzach Powstania Warszawskiego. I ci, których zamordowano w Katyniu, łagrach, obozach koncentracyjnych, komunistycznych więzieniach. I ci, którym dane było dożyć późnej starości i odejść na wieczną wartę już w wolnej Polsce. Wszyscy oni, bez względu na różne ścieżki życia, podążali jedną drogą – umiłowania ojczyzny. Ich oczywiste milczenie i skromność nie mogą być usprawiedliwieniem dla opieszałości, nieskuteczności, skłócenia, braku współpracy. Ich wielkość musi być dla nas prawdziwym wzorem, za którym idą czyny, nie słowa. Łatwo jest mówić, rzucać słowa na wiatr, ale to czyny weryfikują wartość składanych deklaracji. W tym miejscu od 3 lat przedstawiciele polskiego rządu, ministrowie obrony narodowej składali i potwierdzali zobowiązania wybudowania Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku i otwarcia go w stuletnią rocznicę bitwy. Tak się nie stało. Państwo, które nie potrafi niezawodnie dotrzymywać słowa w sprawach najważniejszych, nie jest państwem, o które walczyli żołnierze Armii Ochotniczej. Jako burmistrz Wołomina od 6 lat wzywałam rządzących Polską słowami: czas na Muzeum Bitwy Warszawskiej. I jako samorząd robiliśmy wszystko, co w naszej mocy i kompetencjach, by to zadanie wspierać. Prezydencie, premierze, rządzie, parlamencie, samorządzie, musimy dotrzymywać zobowiązań w każdej z polskich spraw. Ale dzisiaj w szczególności musimy przypominać o tej jednej polskiej sprawie. Pomniku zwycięstwa Polski, ocalenia Europy. Jesteśmy go winni ojcom naszej wolności i niepodległości. Jesteśmy to winni naszym dzieciom i przyszłym pokoleniom. Zróbmy wszystko razem, ponad podziałami, by kolejne rocznice niezwykłej historii polskiego państwa i narodu uczcić w murach Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Osowie.